Świadectwo Aliny. Część pierwsza. Żyjemy w kraju, w którym ponad 90% ludzi określa siebie mianem chrześcijan. Większość z nich przynależność do kościoła utożsamia jednak z przyjęciem sakramentów i pojawieniem się co jakiś czas na mszy. Ale czy na tym polega prawdziwe chrześcijaństwo? Chociaż kiedyś myślałam podobnie, Pan Bóg objawił mi, że chrześcijańskie życie zaczyna się w momencie osobistego przeżycia, zrozumienia własnej grzeszności i przyjęcia przebaczenia w krwi Chrystusa, przelanej nie za bezimienne masy, ale za jednostki. Wychowałam się we Wrocławiu, w rodzinie katolickiej, ale takiej, jakich w naszym kraju pełno. Co jakiś czas pójść na mszę, wysłać dzieci na religię w szkole, ale tak naprawdę żadnych rozmów o Bogu, żadnej prawdziwej wiary. Wierzyłam, że Bóg istnieje, ale nie zadawałam sobie trudu, żeby Go poznać. Moje modlitwy były bezmyślnym odklepaniem kilku formułek przed snem, bardziej z poczucia obowiązku, a nie z potrzeby. Do czasu, aż w ogóle przestałam się modlić. Nigdy tak naprawdę nie ciągnęło mnie do kościoła. Rodzice też nie naciskali. Co prawda pod koniec gimnazjum zaczęłam śpiewać w młodzieżowym chórze kościelnym, co wiązało się z cotygodniową obecnością na mszy. Ale zdecydowałam się na to właściwie tylko po to, żeby gdziekolwiek śpiewać. I nic z tego, co słyszałam w kościele, ani z tego, co śpiewałam, tak naprawdę do mnie nie docierało. Nie zastanawiałam się nigdy, co Bóg znaczy dla mnie. Równocześnie obserwowałam w kościele mnóstwo zjawisk, które mnie raziły, wręcz odpychały, i wiedziałam, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Kiedy miałam 17 lat, odeszłam z chóru i w ciągu kolejnych 3 lat pojawiłam się w kościele tylko 2 razy. Na wakacyjnym wyjeździe i z okazji ślubu kuzynki. Nie mogę powiedzieć, żeby w jakikolwiek sposób brakowało mi tych mszy, bo nic z nich nie wynosiłam. Wszystko wydawało mi się sztuczne, wystudiowane, pozbawione głębszego sensu, a kazania uznawałam za nudne i oderwane od rzeczywistości. Czułam się jak w teatrze, a nie w miejscu, gdzie może przebywać Bóg. Muszę się jeszcze cofnąć do roku 2005, kiedy miałam 15-16 lat i na stronie dla fanów serialu Roswell poznałam chłopaka o imieniu Tomek. Był ode mnie 3 lata starszy i mieszkał w Katowicach. Niby nie taka duża odległość, ale nie do przeskoczenia dla dwójki dzieciaków. Bardzo dobrze nam się ze sobą rozmawiało. Oprócz serialu znaleźliśmy też inne wspólne tematy i na tyle, na ile to możliwe za pośrednictwem komputerów, zaczęło się między nami rodzić uczucie. Zaczęliśmy nawet snuć plany, że przyjedzie do Wrocławia i spotkamy się na żywo. Ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Pewnego dnia wyznał mi, że czuje się, jakby był we mnie zakochany, po czym wyjechał na weekend na chrześcijańską konferencję, a po powrocie oznajmił, że zakochał się w dziewczynie, którą tam poznał. To był dla mnie spory cios, choć teraz widzę, że dobrze się stało, bo w tamtym czasie i tak nic by z naszego związku nie wyszło. Utrzymywaliśmy jeszcze kontakt przez jakiś czas, ale nie miałam już serca do tej znajomości. Więc niedługo zupełnie przestaliśmy do siebie pisać. Zwłaszcza, że szybko zaręczył się z tamtą dziewczyną. Bóg miał jednak swój plan i dał nam drugą szansę. Ale musieliśmy przejść długą drogę, żeby tak się stało. W tym samym roku rozpoczęłam naukę w liceum, ale jeszcze przedtem, w wakacje, wdałam się w absurdalny związek, choć wtedy wcale mi się taki nie wydawał, z mężczyzną 17 lat starszym ode mnie. Jakby się postarał, to mógłby być moim ojcem. To nie było przelotne zauroczenie ani wakacyjna przygoda. Byliśmy razem prawie 3 lata. Nie mogę powiedzieć, że cały czas było źle, bo kochałam go i przez większość tego czasu czułam się szczęśliwa. Ale teraz widzę, że byłam jak zamknięty w klatce ptak, który przyzwyczaił się do swojego więzienia i cieszył z ziarenek rzucanych mu przez pana. Ten mężczyzna też mnie kochał. Problem jednak w tym, że za bardzo, a jego miłość graniczyła z obsesją. Stale mnie kontrolował, musiałam zawsze być pod telefonem. Nie wolno mi było się malować, bo był chorobliwie zazdrosny, a do tego zaczął mnie szpiegować. Włamywał mi się na pocztę, czytał prywatne wiadomości. Zrobił mi nawet awanturę o rozmowy z Tomkiem, choć wtedy nie utrzymywaliśmy już kontaktu. Był też mistrzem szantażu emocjonalnego i zawsze potrafił mnie tak zmanipulować, że czułam się winna i musiałam przepraszać go za absurdalne rzeczy. Po
Powinnam była odejść, kiedy tylko zauważyłam pierwsze przejawy takiego zachowania. Ale w stwierdzeniu, że miłość jest ślepa, jest niestety bardzo dużo prawdy. Inna, często powtarzana sentencja na temat miłości głosi, że powinno się kochać drugą osobę taką, jaka jest. Ale w naszym przypadku tak nie było. Korzystając z mojego młodego wieku, mój chłopak próbował mnie sobie wychować. Zmienić to, co mu we mnie nie pasowało. Stworzyć sobie idealną dziewczynę, która będzie dzielić wszystkie jego zainteresowania. Myśleć tak samo jak on i będzie ślepo posłuszna. Gdyby nasz związek trwał dłużej, pewnie tak by się to skończyło i resztę życia spędziłabym jako szara myszka, bojąca się czymkolwiek urazić swojego pana i władcę. Wiem, że wiele kobiet jest w znacznie gorszej sytuacji, w związkach z ludźmi, którzy się nad nimi znęcają. Ale rzadziej mówi się o tym, że przemoc psychiczna też pozostawia blizny. Ze wstydem przyznam, że chociaż minęło już kilkanaście lat, to dopiero niedawno znalazłam w sobie siłę, żeby mu przebaczyć. Jak to się stało, że łuski z moich oczu wreszcie spadły i postanowiłam odejść? Tańczyłam wtedy w zespole tańca irlandzkiego i w pewnym momencie zaczęłam więcej rozmawiać z jednym z kolegów z grupy. Z początku było to całkiem niewinne, po prostu się zakumplowaliśmy i bardzo dobrze mi się z nim rozmawiało. Ale im dłużej to trwało, tym bardziej zaczynał mnie interesować jako ktoś więcej niż kolega. Nie liczyłam na wzajemność i nie miałam żadnych planów, żeby rzucać mu się w ramiona, ale uświadomiłam sobie wyraźnie, że mój ówczesny związek nie ma sensu ani przyszłości i pora go zakończyć. To było ciężkie rozstanie, które zaowocowało nękaniem mnie i mojej rodziny, wyzwiskami i kolejnym włamaniem na pocztę. Musiałam zmienić numer telefonu, adres e-mail, a przez pewien czas bałam się nawet sama wyjść z domu. Wiedziałam jednak, że podjęłam słuszną decyzję. Zdałam maturę, wszystko ucichło, ale w międzyczasie wpadłam z deszczu pod rynnę, bo zakochałam się w swoim koledze z zespołu, który okazał się kolejnym mistrzem manipulacji. O tyle gorszym, że pierwszy robił to jawnie, grając na emocjach. Natomiast drugi potrafił idealnie wyczuć, czego w danym momencie potrzebuje, jakiego słowa, gestu, zapewnienia. I w ten sposób okręcił mnie sobie wokół palca. A ja naiwnie myślałam, że znalazłam kogoś idealnego dla mnie. Z drugiej strony doskonale wiedziałam, że do ideału mu daleko. Nie byłam jedyną dziewczyną w jego życiu. Ale myślałam, ponownie z ogromną dozą naiwności, że to ja będę tą, z którą zostanie, przy której się zmieni i ustatkuje. Nasz związek nie trwał długo, tylko około 2 miesięcy, od czerwca do sierpnia. Moja łatwowierność i kolejne zaślepienie zostały wynagrodzone klasycznym scenariuszem. Dostał, czego chciał i odszedł. Biłam się z myślami, czy powinnam pisać o tych dwóch związkach, bo jednak jest to jakaś forma obnażenia się, wyciąganie na światło dzienne rzeczy, których większość ludzi o mnie nie wie. Ale z drugiej strony zdałam sobie sprawę, że bez tego moje świadectwo będzie niekompletne i że powinnam opisać ten etap mojego życia z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby udowodnić, że przeszłość nie determinuje naszej przyszłości. Nawet jeśli w naszym życiu zdarzają się złe rzeczy, takie, których się wstydzimy, które najchętniej wymazalibyśmy z pamięci, to nie oznacza, że Bóg nie ma dla nas zaplanowanej pięknej przyszłości. Po drugie, żeby w kontraście do tych ze wszechmiar niezdrowych związków pokazać, jakim skarbem i darem od Pana jest człowiek, którego ostatecznie poślubiłam. Kolejne kilka miesięcy to był dziwny czas. Nie dostałam się na studia, co teraz widzę jako część Bożego planu, ale wtedy był to dla mnie tylko kolejny dowód, że do niczego się nie nadaję, że nie jestem dość dobra. Pracowałam w kilku miejscach, ale nie potrafiłam znaleźć nic na stałe. Na co dzień towarzyszyło mi uczucie pustki i beznadziei. Nie widziałam w niczym sensu. Zastanawiałam się nawet, czy nie dołączyć do siostry w Anglii, bo w Polsce nie trzymało mnie nic. Wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy po kilku latach przerwy odezwał się do mnie Tomek. Ten sam chłopak, którego poznałam przez internet dzięki serialowi o nastoletnich kosmitach. Pan Bóg musi mieć ogromne poczucie humoru, skoro użył czegoś takiego, żeby nas ze sobą poznać. To też doskonale obrazuje fakt, że Bóg jest stwórcą i panem tego świata. Wszystko, co na nim jest, należy do Niego. I On może użyć tego w dowolny sposób dla swojej chwały. W czasie, który minął, odkąd zerwaliśmy kontakt,
Wiele się wydarzyło i oboje byliśmy już w pewnym sensie innymi ludźmi, bogatszymi o własne doświadczenia. Ciągle jeszcze byliśmy dzieciakami, bo ja miałam 19 lat, a on 22, ale mieliśmy już za sobą nieudane związki. Okazało się, że z jego planowanego ślubu nic nie wyszło. Mimo to okazało się, że dalej bardzo dobrze się dogadujemy i szybko zdaliśmy sobie sprawę, że mamy teraz szansę rozwinąć to, co narodziło się między nami kilka lat wcześniej. Dalej dzieliła nas spora odległość, ale Tomek miał już samochód, więc w weekend przyjechał do Wrocławia i od tamtej pory wszystko zaczęło się na dobre. Dzieliło nas jednak coś więcej niż tylko odległość. On był wierzący, ja nie. Może i wierzyłam, że Bóg istnieje, ale gdzieś daleko ode mnie. Początkowo, głównie ze względu na Tomka, zainteresowałam się jego wiarą i kościołem. To było dla niego coś ważnego, część tego, kim był, więc chciałam dowiedzieć się czegoś więcej. Kiedy trochę opowiedział mi o swoim kościele, to uderzyło mnie, że tam nie ma tych wszystkich rzeczy, które tak mnie raziły w kościele katolickim. To mnie zaintrygowało. Chciałam wiedzieć więcej, poznać Boga takiego, jakim widział go Tomek, ale z drugiej strony nie sądziłam, że będę kiedykolwiek w stanie tak naprawdę uwierzyć. Na szczęście Pan pokazał mi niedługo potem, jak bardzo się myliłam. Dostałam od Tomka do posłuchania pliki ze świadectwami nawrócenia, prawdziwymi historiami ludzi, którzy poznali Boga. I to był punkt zwrotny. Podczas słuchania uderzyło mnie kilka rzeczy. Muszę jeszcze dodać, że wcześniej często stawiałam znak równości między głęboką wiarą a fanatyzmem religijnym. I zanim posłuchałam tych świadectw, nie bardzo wiedziałam, czego mam się spodziewać. Jednak u tych osób nie zauważyłam nic z fanatyzmu, tylko prawdziwą, czystą, żywą wiarę. Po drugie, zobaczyłam, że Pan jest blisko tych, którzy w Niego wierzą i Go miłują. Że nie jest tylko obserwatorem świata, który stworzył, ale troszczy się o tych, którzy nazywają się Jego dziećmi. Po trzecie, zrozumiałam, że Bóg wybacza, że krew Pana Jezusa naprawdę oczyszcza człowieka z grzechów i pozwala mu zacząć nowe życie. Dotarło do mnie, że to, że wcześniej zrobiłam to czy tamto źle, nie znaczy, że w oczach Boga jestem potępiona i że nie mam już prawa się do Niego zwrócić, a wręcz przeciwnie, że tylko w Nim jest nadzieja. I kiedy sobie to wszystko uświadomiłam, coś we mnie pękło. Zaczęłam płakać i modlić się. Po raz pierwszy tak naprawdę, prosto z serca. Przepraszałam Boga za całe to dotychczasowe życie, za wszystkie grzechy. Prosiłam Pana Jezusa, żeby oczyścił moje serce i przemienił je. I wtedy naprawdę czułam, że nie jestem sama, że Pan jest ze mną. To było niesamowite przeżycie. Czułam, jakbym do tej pory grzęzła w jakimś bagnie, a Bóg chwycił mnie za rękę, postawił na pewnym gruncie i pokazał: to jest droga, którą masz iść. Wiedziałam, że już nie chcę żyć tak jak wcześniej, że chcę zostawić za sobą to bagno i wstąpić na drogę prowadzącą do Królestwa Bożego. Od tego dnia zaczął się całkowicie zmieniać mój dotychczasowy sposób myślenia, postrzegania świata. Zobaczyłam, za ile rzeczy mogę być wdzięczna Panu, nie tylko tych dobrych, ale i złych, które czegoś mnie nauczyły. Zaczęłam też stopniowo pozbywać się swoich złych nawyków. Niektóre udało mi się zwalczyć i wiem, że sama nie byłabym w stanie tego zrobić, że Bóg daje mi każdego dnia siłę, abym mogła się zmieniać. Wkrótce po moim nawróceniu przeprowadziłam się do Katowic, aby rozpocząć tam studia. A ponieważ w końcu mieszkałam w tym samym mieście co Tomek, zaczął zabierać mnie do zboru w Ruptawie. To było dla mnie coś zupełnie nowego. Poznałam ludzi, którzy po prostu żyją z Bogiem na co dzień i zobaczyłam, że niedzielne zgromadzenia mogą być radosne, że nie muszą przypominać powtarzanego w kółko teatrzyku, że nie potrzeba formułek i rytuałów, żeby wielbić Boga. Nie było podziału na lepszych i gorszych. Każdy mógł wyjść na środek i podzielić się tym, co leżało mu na sercu. A kazania, mocno zakorzenione w Bożym Słowie, odnosiły się do codziennego życia. Choć od kilku lat mamy zbór w Katowicach, to jednak Ruptawa zawsze pozostanie dla mnie szczególnym, przełomowym miejscem, w którym kształtowała się moja wiara, w którym Bóg otwierał moje oczy i serce na to, kim i jaki jest. Każda wizyta w tym zborze jest dla mnie jak powrót do domu. 4 miesiące po mojej przeprowadzce do Katowic, w styczniu 2010 roku, odbył się mój chrzest, a w lipcu ślub z Tomkiem.
człowiekiem, którego Bóg wysłał do mnie, abym mogła usłyszeć Ewangelię. Tym razem przekonałam się, że miłość nie musi być ślepa i że z Bożym prowadzeniem da się stworzyć związek wolny od kłamstw, manipulacji, szantażu i kontroli. Że jednak jest na tym świecie mężczyzna, który kocha mnie i szanuje taką, jaka jestem, który mi ufa, nie zdradzi mnie i nie wykorzysta. A przede wszystkim nauczyłam się, że moje poczucie własnej wartości nie może zależeć od przynależności do drugiego człowieka, ale powinno płynąć od Pana, dla którego jestem cenna, mimo moich grzechów i słabości, i który kocha mnie tak, jak nigdy nie będzie w stanie pokochać mnie żaden człowiek. Zawsze będę mu wdzięczna za niesamowity, doskonały plan, jaki miał dla mojego życia. Minęło już 11 lat, odkąd Pan wyrwał mnie z tego świata i wiele się przez ten czas w moim życiu zmieniło. Chociaż według powszechnych standardów nie byłam złym człowiekiem, to jednak wiedziałam, że pewne rzeczy muszą zniknąć z mojego życia. Przed nawróceniem interesowałam się trochę tarotem i tego typu ezoterycznymi zagadnieniami. Nałogowo kłamałam i bardzo dużo przeklinałam. Ale dzięki Panu Jezusowi nie jestem już dłużej w niewoli tych grzechów. Nie oznacza to oczywiście, że z niczym już się nie zmagam, bo póki żyję w ciele, moja stara natura ciągle będzie próbowała dojść do głosu. Cały czas mam problem z właściwą organizacją czasu, tak żeby poświęcić każdego dnia choć godzinę na studiowanie Bożego Słowa i modlitwę. Ciągle jeszcze przyciągają mnie niektóre aspekty tego świata, a w moim sercu często brakuje łagodności, pokory i miłości do ludzi. Nie zostaliśmy jednak sami z naszymi zmaganiami. Największą pomocą i najlepszym orężem przeciwko grzechowi jest modlitwa, szczera rozmowa z Panem Jezusem, wyznanie winy i prośba o pomoc. Dzięki ofierze Chrystusa mamy stały dostęp do tronu Ojca. W każdym miejscu i w każdym czasie możemy się do Niego zwrócić, z każdą słabością, problemem, ze wszystkim, co nas trapi. Ta świadomość, że nigdy nie jestem sama z tym, przez co przechodzę, że Bóg mnie kocha i troszczy się o mnie, wnosi do mojego życia niesamowity komfort i pokój, którego próżno szukałam przed nawróceniem. Wspaniale jest też mieć stały dostęp do Biblii, do słów, które Pan zostawił swojemu Kościołowi, aby uczyć nas o Nim i o nas samych, napominać, kiedy jest taka potrzeba, ale i podnosić na duchu, wspierać w codziennych walkach i dać nam przykład, jak mamy postępować. Zachęcam Was dzisiaj, abyście otworzyli Pismo Święte i modlę się, aby Pan otworzył Wasze serca na prawdę, drogę i życie, którymi jest Pan Jezus. Jego Słowo pełne jest cudownych obietnic. On nigdy nie odrzuci tego, kto szczerze będzie Go szukał. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Jeremiasza 29:13. Część druga. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. W lipcu tego roku będę razem z mężem obchodzić dwie uroczystości. 10. rocznicę ślubu oraz 2. urodziny naszego synka. Nie potrzeba znajomości wyższej matematyki, żeby obliczyć, że nasz ślub i narodziny dziecka dzieli 8 lat. Chociaż w dzisiejszym świecie to norma, że pary nie decydują się od razu na zajście w ciążę i wolą odczekać kilka lat, pobyć sami, zanim wszystko się zmieni. To nie taki był nasz plan. Dane nam było na własnej skórze doświadczyć prawdy, zapisanej w Księdze Przypowieści Salomona. Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, ale dzieje się wola Pana. Przypowieści 19:21. Daliśmy sobie rok, zanim zaczniemy starać się o dziecko. Tylko czy aż, trudno ocenić. Ale przekonaliśmy się, że my, jako ludzie, nie nad wszystkim mamy kontrolę. Nie wszystko możemy precyzyjnie zaplanować i oczekiwać, że sprawy ułożą się po naszej myśli. Jak mówi Psalm 127, jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Werset ten zawiera uniwersalną prawdę, którą można zastosować do wszystkich dziedzin życia. W naszej sytuacji, jeśli Pan nie zdecyduje się dać nam dziecka, to na nic nasze starania. Ten sam psalm mówi o tym wyraźnie. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Nie od nas zależy więc, kiedy ten podarunek otrzymamy. Ale warto pamiętać, że na najlepsze prezenty czasem trzeba poczekać.
Jak już mówiłam, poczekaliśmy rok, a potem zaczęliśmy starać się o dziecko. Pierwsze niepowodzenia wywoływały ukłucie zawodu, ale jeszcze mnie nie martwiły, bo przecież rzadko kiedy udaje się od razu. Ale mijały kolejne miesiące, przechodzące w lata, a sytuacja nie ulegała żadnej zmianie. Tylko ciężej znosiłam każdy kolejny raz, kiedy okazywało się, że nic z tego. Zdecydowaliśmy się w końcu pójść na badania, ale po wizycie psychicznie czułam się bardzo źle. Nie mogłam pogodzić się z myślą, że coś, co powinno być najbardziej naturalną rzeczą na świecie, zostaje sprowadzone do cyferek i probówek. Oczywiście nie twierdzę, że jako wierzący ludzie nie powinniśmy chodzić do lekarzy, ale w tej konkretnej sytuacji głęboko czułam, że to nie jest droga dla nas. Zwłaszcza, że badania nie wykazały niczego niepokojącego. Naturalnie, jako osoba wierząca, modliłam się o dziecko. Kilka razy miałam też wrażenie, że Pan odpowiadał na moje modlitwy słowem, w którym powtarzał się wyraz syn. Nie byłam jednak pewna, czy rzeczywiście pochodziło to od Boga, czy tylko mój spragniony jakiegokolwiek znaku umysł płatał mi figle i czy zwyczajnie sobie tego nie wmówiłam. Zwłaszcza, że mijał miesiąc za miesiącem, przynosząc kolejne rozczarowania. Kolejne testy ciążowe z kpiącą ze mnie jedną kreską trafiały do kosza. Kolejne łzy wylewały się ze mnie strumieniami, kiedy skulona siedziałam na podłodze w łazience. Tylko Bóg jeden wie, ile tych łez było przez wszystkie te lata. Nawet mój mąż nie zdaje sobie sprawy, jak ciężko znosiłam każde następne niepowodzenie. Chociaż on też chciał zostać ojcem, to jednak żaden mężczyzna nie jest w stanie w pełni zrozumieć tego głębokiego pragnienia macierzyństwa, jakie rodzi się w sercu kobiety, ani pojąć ogromu bólu i bezsilności, które towarzyszą jej miesiąc po miesiącu, za każdym razem raniąc coraz głębiej. Dla mnie to było jak żałoba. Co kilka tygodni opłakiwałam kolejne dziecko, które mogłoby zostać poczęte, ale z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu nigdy nie zaistniało. Po kilku latach prób wybraliśmy się z mężem na konferencję, na której usługiwał brat Aleksander Barkoci, kaznodzieja ze Słowacji, którego od wielu lat Bóg używa w niezwykły sposób. Za każdym razem, po zakończonym nauczaniu, do brata ustawia się długa kolejka ludzi, aby opowiedzieć o swoich problemach i poprosić o modlitwę. Tym razem i my stanęliśmy w kolejce. Nie chodziło bynajmniej o pokładanie ufności w drugim człowieku zamiast w Bogu, ale znając świadectwo życia brata Barkociego, wiedzieliśmy, że jeśli w naszym życiu jest coś, co nie podoba się Panu i może powstrzymywać to błogosławieństwo, na które czekamy, to Duch Święty może nam to objawić właśnie przez Jego usta. Brat wysłuchał naszego problemu i pomodlił się z nami. Nie pamiętam, jakich dokładnie słów użył na koniec, ale odchodziłam stamtąd z pewnością, że Bóg wysłucha naszych próśb i obdarzy nas dzieckiem. Chciałabym móc powiedzieć, że od tej pory nic już nie zachwiało moją wiarą, że znosiłam oczekiwanie ze spokojem, godnością i ufnością. Ale niestety tak nie było. Moja nadzieja znowu malała z każdym miesiącem, a widok kobiet w ciąży i z małymi dziećmi za każdym razem wywoływał w sercu bolesne ukłucie. Byłam już wtedy studentką szkoły biblijnej, organizowanej przez Slavic Gospel Association. Czasem myślałam sobie, że może Pan Bóg chce, żebym najpierw ją skończyła, bo uczestnictwo w zjazdach mogłoby nie być dla mnie możliwe, gdybym miała pod opieką malutkie dziecko. A praca mojego męża nie pozwoliłaby mu przyjeżdżać ze mną za każdym razem, żeby pomóc. Później jeszcze wrócę do tej myśli, ale teraz chciałabym opowiedzieć o sytuacji, z której bynajmniej nie jestem dumna, ale która bardzo dobitnie obrazuje, co działo się w moim sercu po tylu latach bezowocnych starań. Jedna z sióstr, uczestniczących razem ze mną w tej edycji szkoły, po pierwszym roku wyszła za mąż, a wkrótce potem zeszła w ciążę. Dowiedziałam się o jej błogosławionym stanie podczas przerwy między wykładami. I tak mną to wstrząsnęło, że cały kolejny wykład przepłakałam, zastanawiając się, dlaczego to ona, a nie ja. Dlaczego ona mogła zajść w ciążę zaraz po ślubie, a ja czekam już latami i nic się nie zmienia? Nie zrozumcie mnie źle. Ani przez sekundę nie życzyłam jej źle i w głębi serca cieszyłam się jej szczęściem. Ale w tamtym momencie zazdrość i ból opanowały mnie całkowicie i nie umiałam sobie z tym poradzić.
Czułam się gorsza, zapomniana, pozbawiona czegoś, co uważałam, że mi się należy. Nie da się opisać, ile cierpliwości Pan miał dla mnie przez te wszystkie lata, kiedy byłam tak niecierpliwa, tak słaba, pełna zazdrosnych myśli. I ile miłości mi okazał w sytuacjach, kiedy należałby mi się raczej solidny kuksaniec. Potem wszystkim nadszedł rok 2017. Przełomowy pod wieloma względami. Zaczęło się od weekendu dla małżeństw w zborze w Ruptawie pod koniec stycznia. Razem z kilkoma innymi parami spędziliśmy tam dobry czas na rozważaniu Bożego Słowa, rozmowach, wzajemnym poznawaniu się i dobrej zabawie. Uderzyło mnie jednak to, że byliśmy tam chyba jedynym bezdzietnym małżeństwem. Wieczorem, kiedy znaleźliśmy się już w naszym pokoju, mój mąż szybko zasnął, ale ja jeszcze modliłam się i czytałam Biblię. Po raz kolejny prosiłam Pana o odpowiedź, czy pobłogosławi nas dzieckiem, i dostałam werset mówiący o synu. Ale że jestem tylko słabym człowiekiem i moja wiara pozostawia czasem wiele do życzenia, pomodliłam się jeszcze raz. Panie Jezu, nie wiem, czy to tylko moja nadinterpretacja, czy naprawdę odpowiedziałeś na moje pytanie. Więc proszę Cię o potwierdzenie, ostatni raz, a potem nie będę już pytać. Miejsce, w którym otworzyłam Biblię po tej modlitwie, mówiło wszystko. Była to historia Anny, opisana w pierwszych rozdziałach pierwszej księgi Samuela. W skrócie. Anna była kobietą, która z całego serca pragnęła mieć dzieci, ale Pan uczynił ją bezpłodną. Nie wiemy, jak długo cierpiała z tego powodu, ale z tekstu wynika, że było to co najmniej kilka lat. W końcu podczas corocznej wyprawy do świątyni Anna wylała swoją duszę przed Panem i złożyła ślubowanie, że jeśli On obdarzy ją synem, to ona odda go na służbę Panu. Rok później była już matką, a jej syn Samuel został z czasem wielkim prorokiem, wiernym Bożym sługą. Gdyby nie to, że już siedziałam, to chyba w tamtym momencie usiadłabym z wrażenia. Historia Anny była mi tak bardzo bliska. Doskonale rozumiałam jej ból i rozdzierające pragnienie posiadania dziecka. W tamtym momencie wiedziałam już z całą pewnością, że pytanie nie brzmi czy, tylko kiedy. Musiało jednak minąć jeszcze trochę czasu, zanim w pełni pojęłam postawę Anny i wzięłam z niej przykład. Mijały kolejne miesiące i chociaż ciągle miałam w pamięci wspaniałą Bożą odpowiedź, to jednak moja wiara stopniowo słabła. Nie potrafiłam cały czas z radością i nadzieją patrzeć w przyszłość, kiedy nic się nie zmieniało. Najwyraźniej zapomniałam, co mówił werset 20 pierwszego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna. Po upływie pewnego czasu. Może gdybym częściej czytała tę historię, Pan wyleczyłby mnie z mojej niecierpliwości. A tak musiałam raz po raz przepraszać go za mój brak zaufania. Najważniejszy przełom nastąpił w październiku. Miałam bardzo zły dzień. Po raz kolejny okazało się, że z ciąży nici. Do tego padał deszcz, a ja musiałam wyjść załatwić kilka spraw. Zdenerwowałam się jakąś sytuacją na poczcie, choć teraz za nic nie przypomnę sobie, o co chodziło. Potem irytowało mnie wszystko i wszyscy w sklepie. Wracałam z ciężkimi torbami, moknąc, ze wzrokiem wbitym w ziemię i głową pełną chmurnych myśli. Kątem oka zauważyłam jakiś papierek leżący na mokrym chodniku. Minęłam go, ale po chwili zdałam sobie sprawę, że napis na nim wyglądał jak werset z Biblii. Cofnęłam się i podniosłam go. Rzeczywiście, był to werset. Konkretnie początek psalmu 120. Do Pana w swoim utrapieniu wołałem i wysłuchał mnie. Wierzę, że ta karteczka nie leżała tam przypadkiem, że była przeznaczona właśnie dla mnie i że gdyby nie padał deszcz, pewnie bym jej nie zauważyła. A były to dokładnie te słowa, których w tamtym momencie potrzebowałam. Tego dnia podjęłam decyzję, żeby podjąć gorącą i żarliwą walkę w modlitwie, żeby szczerze wylewać swoją duszę przed Panem tak, jak zrobiła to Anna. Oczywiście cały ten czas, odkąd zaczęliśmy starania, codziennie modliłam się o dziecko. Ale teraz, z perspektywy czasu, mam wrażenie, że moje modlitwy podszyte były niewiarą. Jednak od tego deszczowego, październikowego dnia postawa mojego serca zmieniła się, a moje wołanie do Pana było odtąd pełne żarliwości i wiary, że On może spełnić moją prośbę. Więcej, że wkrótce to zrobi. Tym razem nie musiałam długo czekać na odpowiedź.
17 listopada 2017 roku test ciążowy pokazał upragnione, wyczekane i wymodlone dwie kreski. Nie jestem w stanie opisać uczuć, które towarzyszyły mi tego dnia. Gdyby było to możliwe, unosiłabym się 2 metry nad ziemią. Tego samego dnia zaczynał się kolejny zjazd szkoły biblijnej i dowiedziałam się wtedy, że moja koleżanka z ławki, kochana siostra, którą znałam już od kilku lat, też jest w ciąży. Po tym, co opisałam wyżej, możecie domyślić się, jaka najprawdopodobniej byłaby moja reakcja na tę wiadomość, gdybym sama nie nosiła już w brzuchu mikroskopijnej istotki. Bardzo się cieszę i jestem niesamowicie wdzięczna Panu Bogu, że dał nam razem przeżywać ten niezwykły czas, że mogłyśmy dzielić się ze sobą swoimi odczuciami, wrażeniami, obawami, być dla siebie wsparciem i że ciągle jesteśmy ze sobą blisko i możemy patrzeć, jak nasze dzieci bawią się razem. Moja ciąża przez większość czasu przebiegała prawidłowo, choć zdarzyło się kilka stresujących epizodów. W kolejnym tygodniu po pozytywnym teście trafiłam do szpitala z niepokojącymi objawami, które mogły prowadzić do poronienia. Dzięki Panu Bogu sytuacja nie była poważna i po 2 dniach mogłam wrócić do domu, ale najadłam się strachu, że stracę to dziecko, choć dopiero oswoiłam się z myślą o jego istnieniu. Tak, od samego początku to było dla mnie dziecko. Nie zlepek komórek, nie zarodek, ale człowiek stworzony przez Boga. Niedługo po moim pobycie w szpitalu podstawowe badania wykazały, że mam niedoczynność tarczycy, po czym zrobiłam coś, czego absolutnie nie powinno się robić. Poszukałam w internecie informacji na temat chorób tarczycy w ciąży. Chyba każdy wie, że jakichkolwiek objawów nie wpisałoby się w Google, zaraz znajdą się strony i fora przekonujące, że to śmiertelna choroba i generalnie można już zamawiać trumnę. Podobnie było i w tym przypadku. Naczytałam się tylu informacji, jak wielkim zagrożeniem dla ciąży jest niedoczynność tarczycy, że ogarnął mnie paniczny strach. W tym momencie zadzwoniła do mnie siostra ze zboru, ale czułam się tak rozbita psychicznie, że nie odebrałam. Na szczęście Pan najwyraźniej położył jej na sercu, żeby tego dnia jednak ze mną porozmawiać, bo kiedy kilka godzin później odebrałam telefon, otrzymałam od niej ogromne wsparcie oraz pocieszenie i usłyszałam słowa, które towarzyszyły mi przez resztę ciąży. Pan Bóg stworzył to dziecko i On nad nim czuwa. Nie po to Ci je dał, żeby teraz je zabrać. Ilekroć zaczynałam się bać, powtarzałam w myślach te 2 zdania i strach ustępował. Szczególnie potrzebowałam tej pociechy, kiedy badania prenatalne wykazały, że nasz synek, tak, wtedy już wiadomo było, że będziemy mieć synka. Ale czy Bóg nie mówił mi tego przez cały czas? Może mieć wadę serduszka. Trzeba było poczekać aż miesiąc na kolejne specjalistyczne badanie. Niby miesiąc to niedużo, ale dla matki, która nie wie, czy jej dziecko będzie zdrowe, to bardzo długi czas. Pan jednak po raz kolejny pokazał, że chroni to dzieciątko. Badanie nie wykazało niczego niepokojącego. Pamiętam, jak zaraz po wyjściu z gabinetu poszłam do łazienki, uklęknęłam na podłodze i ze łzami w oczach dziękowałam Bogu, że wszystko jest dobrze. Jakub, nasz wymodlony syn, urodził się 14 lipca 2018 roku. Był idealną kruszynką, ważącą niespełna 2,7 kg. Podczas porodu przeżyliśmy chwilę grozy, bo okazało się, że mały tak dobrze bawił się w brzuchu, że owinął sobie pępowinę wokół szyi. 4-krotnie. Położna zareagowała bardzo szybko i ostatecznie nic mu się nie stało, ale ponoć widok był straszny. Cieszę się, że z mojej perspektywy nic nie było widać, bo chyba nigdy nie byłabym w stanie wyrzucić tego obrazu z głowy. Muszę teraz napisać jedną rzecz, której nie planowałam, ale w tym momencie jestem tak poruszona i zachwycona Bożym działaniem, że nie mogę o tym nie wspomnieć. Przez ostatnią godzinę pisałam o tym, jak Pan chronił naszego synka od samego poczęcia. Podałam też jego imię, Jakub. Praktycznie od początku ciąży wiedziałam, że jeśli będziemy mieć syna, to tak właśnie damy mu na imię. Pochodzi z Biblii i ładnie brzmi. Nie sprawdziłam jednak wcześniej, co tak właściwie ono oznacza. Sprawdziłam teraz, w kilku różnych źródłach, bo nie mogłam uwierzyć w to, co przeczytałam. Otóż Jakub z języka hebrajskiego oznacza ten, którego Bóg ochrania. Bóg jest niesamowity. Już na samym początku włożył tę obietnicę w moje serce, choć dostrzegłam ją dopiero teraz, w idealnym momencie, żeby pojawiła się również w tym świadectwie i żebym z nowej perspektywy spojrzała na wszystkie niebezpieczeństwa zagrażające naszemu synkowi,
zarówno przed narodzeniem, jak i po. To niejako wiąże się z tym, co chciałam napisać teraz, że Pan Bóg wie więcej i widzi dalej niż my, więc to On zna najlepszy czas, kiedy konkretne rzeczy w naszym życiu powinny się wydarzyć. Wierzę, że nie bez przyczyny kazał nam czekać na dziecko tyle lat. Przez cały ten czas odebrałam od niego wiele cennych lekcji. Zrozumiałam też w pełni znaczenie wielu wersetów z jego słowa. Na przykład, przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia. Przypowieści 13:12. A propos lekcji i najlepszego czasu. Wspominałam już, że chodziło mi po głowie, że może Pan chce, żebym skończyła najpierw szkołę biblijną, zanim da nam dziecko. Odebrałam świadectwo miesiąc przed porodem. Jego plan jest zawsze najlepszy. Najważniejsze, czego nauczyłam się po latach bólu, łez i rozczarowań, to, że chociaż Bóg jest dobry i zna pragnienia naszego serca, to czeka, żebyśmy z ufnością i wiarą przynieśli nasze prośby do Niego. Wiara jest tutaj kluczowa, o czym pisał między innymi Jakub. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. List Jakuba 1:6-7. Chcę zostawić Was teraz z zachętą w postaci słów Pana Jezusa, zapisanych w Ewangelii według Marka. Dlatego powiadam Wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się Wam. Marka 11:24. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Część trzecia. W jakiego Boga wierzysz? W jakiego Boga wierzysz? Pytanie zdawałoby się podstawowe. Polska uważana jest za chrześcijański kraj, więc zapewne większość z Was odpowiedziałaby: jest tylko jeden Bóg, chrześcijański, i właśnie w Niego wierzę. Problem w tym, że jako ludzie często tworzymy sobie w głowie własny, fałszywy obraz Boga, w oparciu o nasze odczucia, o to, co usłyszymy w telewizji czy przeczytamy w książkach. Mamy jednak jedno wiarygodne źródło, z którego możemy czerpać informacje o Panu Bogu. Jego Słowo, Pismo Święte. Przyjrzyjmy się kilku wersetom i spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytania. Gdzie jest Bóg? Jaki jest? Co myśli o człowieku? Jednym z najczęstszych poglądów na temat Boga jest sądzenie, że jest On daleko od nas. Siedzi gdzieś w niebie, znudzony staruszek z siwą brodą, ze zbyt niskim mniemaniem o człowieku, żeby się nim zainteresować. Spójrzmy, co mówi na ten temat Psalm 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, choć jeszcze nie mam słowa na języku. Ty już je znasz, Panie, całe. Wersety 1-4. Nie widać tu dystansu, ale stałą bliskość, nieustanne zaangażowanie Boga w nasze życie. W Ewangelii Łukasza czytamy słowa Pana Jezusa. Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. 12:7. Szacuje się, że człowiek dziennie traci od 50 do 150 włosów. Pan Bóg dobrze wie o każdym z nich. Tak bardzo Jego uwaga jest skupiona na każdym z nas. Nie jest to jednak tylko powierzchowna uwaga, bo jak czytaliśmy wcześniej, Pan zna wszystkie nasze myśli, nasze zamiary i pragnienia. Jest wszechwiedzący. Nie ma takiej rzeczy, której by o nas nie wiedział, dobrej czy złej. A mimo to ciągle chce mieć z nami relacje. Wrócę do tego trochę później. Przeczytajmy kolejny werset z Psalmu 139. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. Werset 5. Niektórzy zapewne wyobrazili sobie ciężką, przygniatającą do ziemi dłoń na ramieniu. Co prowadzi nas do kolejnego często spotykanego poglądu na temat Boga, mówiącego, że owszem, jest On blisko nas, ale tylko czeka na potknięcie z naszej strony, żeby nas za nie ukarać. Ale spójrzmy na ten werset w całości i spróbujmy go zilustrować. Chciałabym teraz, żebyście ułożyli jedną dłoń w kształt łódeczki, a następnie przykryli nią drugą dłoń. Powstał jakby namiocik, prawda? Przedmiot, znajdujący się w środku, byłby chroniony ze wszystkich stron, z przodu i z tyłu. Myślę, że właśnie tak wygląda ta Boża ręka, którą na nas kładzie. Nie żelazny uścisk,
wywołujący poczucie zagrożenia, ale ochrona, dająca poczucie bezpieczeństwa. Dawno temu byłam na wakacjach w Bieszczadach, przemieszczając się po różnych polach namiotowych. Jedno z nich znajdowało się na górskiej polanie, z dala od cywilizacji. W ciągu dnia okolica wyglądała pięknie, ale po zapadnięciu zmroku otaczające drzewa i odgłosy natury wywoływały u mnie niepokój czy wręcz lęk. Jednak w namiocie czułam się spokojna i bezpieczna, mimo że na zewnątrz nic się nie zmieniło. Dalej panowała tam ciemność i od czasu do czasu było słychać wycie wilków. Ale trochę absurdalnie, bo niby jaką ochronę może dawać cienka warstwa materiału, czułam się w jakiś sposób chroniona. Podobnie jest z Bożą dłonią nad nami, o której mówiliśmy przed chwilą. Jednak zamiast kawałka poliestru otacza nas coś znacznie mocniejszego. Ręka wszechmogącego Boga. Kiedy znajdujesz się pod nią, otaczający świat dalej jest pełen zła. W dalszym ciągu docierają do ciebie przerażające odgłosy z zewnątrz. Ale wiesz, że nic ci nie zagraża. Nie zawsze w sensie fizycznym, bo każdy zmaga się z trudnościami życia. Ale możesz być pewien, że Pan Bóg będzie z tobą na każdym kroku i przeprowadzi cię przez każdą burzę. Być może zastanawiasz się teraz, skąd możemy mieć tę pewność? Jak osiągnąć to poczucie bezpieczeństwa? Postaram się odpowiedzieć na te pytania. Jednak najpierw chciałabym, w oparciu o kolejny fragment psalmu 139, poruszyć krótko jeszcze jeden temat, ciągle bardzo aktualny zarówno w Polsce, jak i w większości zachodnich krajów. Ciągłe publiczne debaty, marsze i protesty dotyczące aborcji wywołują wiele kontrowersji i prowokują liczne dyskusje, czy płód powinno się uważać za człowieka. Zobaczmy, jakie wnioski na ten temat możemy wysnuć, czytając nasz dzisiejszy psalm. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Twoje oczy oglądały mnie w łonie. Na swym zwoju spisałeś me dni. Zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Wersety 13-14 i werset 16. Widzimy tutaj, że każde nowe życie, każde poczęte dziecko nie tylko zostało stworzone z woli i przez samego Boga, ale w jego oczach jest już kompletnym człowiekiem, osobą dopracowaną w każdym szczególe, której całe życie już jest przed nim jawne. Wszystko to, kim jesteśmy i jacy jesteśmy, zawdzięczamy Bogu. Wcześniej rozważaliśmy kwestię, czy interesuje się on człowiekiem. Jak mogliśmy zauważyć we fragmentach psalmu 139, Boża uwaga jest skupiona na każdym z nas od samego początku naszego życia i nie zmniejsza się ani na chwilę. W psalmie 127 czytamy: Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Werset 3. Lubicie dostawać własnoręcznie wykonane prezenty? Ja bardzo, bo wtedy czuję, że osobie, która ten prezent wykonała, naprawdę na mnie zależy i że myślała konkretnie o mnie, poświęcając swój czas i energię, aby sprawić mi radość. Biblia mówi, że dzieci są właśnie takim prezentem, własnoręcznie wykonanym przez Pana Boga. Każdy z nas był kiedyś takim podarunkiem i każdy z nas jest w Bożych oczach cenny i niepowtarzalny. Mówiąc o darach od Pana, trzeba wspomnieć o najważniejszym z nich. Jeden z najbardziej znanych wersetów z Biblii, Ewangelia Jana 3,16, mówi: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Z wcześniejszych fragmentów dowiedzieliśmy się, że Bóg jest wszechwiedzący, wszechobecny, stworzył i dogłębnie zna każdego z nas, a teraz możemy również zobaczyć, że kocha nas tak bardzo, że zesłał na ten świat swojego Syna, aby obdarzyć nas zbawieniem. Każdy z nas jest grzeszny. Nie ma ani jednej osoby, która nigdy nie dopuściła się czegoś, co nie podobało się Bogu, chociażby kłamstwa. Pismo Święte wielokrotnie mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jednak Jezus Chrystus, Boży Syn, wziął nasze grzechy na siebie. Ten, który nigdy nie zgrzeszył, umarł na krzyżu dla odkupienia winy wszystkich ludzi, którzy szczerze w Niego uwierzą i przyjmą Go jako osobistego Zbawiciela. Nie jesteśmy w stanie niczym zasłużyć sobie na zbawienie, ani dobrymi uczynkami, ani sprawiedliwym życiem, ani ilością pieniędzy przekazanych na cele charytatywne. Jedynie ukorzenie się przed Bogiem, wyznanie Mu grzechów i przyjęcie ofiary Pana Jezusa
daje pewność zbawienia. Biblia mówi, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Efezjan 2:8-9. Czy to naprawdę może być tak proste? Tak, naprawdę takie jest. Każdy z was może mieć osobistą relację z Panem Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Każdy z was może otrzymać to poczucie bezpieczeństwa, ochronę w Bożych rękach. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Czytamy w liście Pawła do Rzymian 10:9. Mamy jednak tylko dwie drogi, zgodnie ze słowami samego Pana Jezusa. Kto uwierzy, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Marka 16:16. Wróćmy na koniec do psalmu 139. W starszym tłumaczeniu ostatnie wersety mówią: doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Wersety 23-24. A ty? Jaką drogą kroczysz? Jeżeli masz jakieś pytania, potrzebujesz pomocy albo po prostu chcesz porozmawiać, możesz skontaktować się ze mną pod adresem świadectwoaliny@interia.pl.